Dzień dobry, zapraszam na cywilizację. Oto przegląd co 100 lat mojego... Nie wiem, czy 100 lat, ale generalnie jest przegląd i teraz znowu głowy się zmieniły. Tym razem są trochę mniejsze, ponieważ mają trochę bardziej... jak to powiedzieć? Skromne czapki. No i industrializacja sprawiła, że nie chce im się dużych kapeluszy nosić generalnie. Wojna z Anglią. I teraz tak, to jest moja sesja nagrania numer 3. Więc mogę nie pamiętać, co chciałem robić, ale obstałem, że chciałem Brighton zaatakować. I tyle, pamiętam. Tu są moje armaty, artylerię. Czy transport może się poruszyć już? Ano. Czyli to jest już w tym momencie, to się dzieje już teraz. Dzieje się. Jak? No. Czyli mamy tak. Trzech strzelców. Ląduje. A jeszcze jeden dodatkowy strzelec tutaj. I tutaj najwięcej, bo tutaj jest las. Atakujemy. Nie przejmować się. Trzeba osłabić tak bardzo, jak się da. Świetnie. Już widzę, że to się uda. A w międzyczasie tutaj coś jest? Nie. W sensie transporty leżą. Chodzi mi o produkcję artylerii. O, United Nations to chyba już zostało wybudowane, jeśli dobrze pamiętam. Tylko on to buduje tak na zapas. Później zamienimy to na jakiś cud świata. Wow, te fabryki wkrótce zaczną powstawać, na serio. Idealnie. Muszę mieć te fabryki, to jest obowiązek, żeby to mieć. I teraz to też trzeba skolonizować, kurczę, bo... Jak już mam komunizm, to trzeba po prostu budować te miasta. Także przy następnych okazjach te miasta zaczną też osadników tworzyć i znowu zaczniemy, jak ze starych, dobrych czasów, sadzić miasta. Kels? Osadnik z Kels? Nawet inżynier? Aha, no tak, bo tutaj były wielkie budowanie kolei państwowych. Teraz już nie ma znaczenia, który osadnik skąd jest. Wszystko jest tak wymieszane. Ale droga... droga? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Jestem trochę taki jeszcze. O, tu jest węgiel. W sumie teraz, jak sobie myślę, to opłaca się mieć po dwie jednostki na jednym polu, żeby nie mogli ci przekupić. Uje, zobaczymy, co zrobią Anglicy. Niemcy zyskali taktykę od Indii. Niemcy się i tak nie liczą. Anglicy mają... O! Mają... kanalizację. No, w wojnie im to nie pomoże chyba. Co najwyżej w partyzantce, ale to nie działa w cywilizacji. Corporation. Oh yeah. Nie miałem tego, kurczę. Słabo. Sanitation, no przydałoby mi się, ale teraz jak już to będę Brighton, to zyskam od nich. Natomiast ja mogę się skupić na... Kurde, nie dali mi żadnego pożytecznego, bo wycięli mi, kurczę, rafinowanie, czy jak to się nazywa? Przetwarzanie ropy. Wydobywanie ropy, przetwarzanie. Budowanie rafinerii, te sprawy. Więc wybieram to. Partyzantkę. O! Pierwsza fabryka! 20 tarcz. No w sumie tu i tak było chyba sporo. No, to jest też niezłe, ale kurczę,
Trzeba trochę przycisnąć z armią, także artylerię na razie póki co to jest najlepsze co mogę. Ta, no to. O, tu giełda z kolei. To miasto jest, jak widać, ma duży handel, więc nie będę tutaj fabryki budował czy coś. Nie ma chyba sensu za bardzo. A można wybudować obronę morską. O, głodują tutaj. A, już nie. Aha, a nie, zaraz, spokoj, już myślałem czymś. Brak, to jest moje. Nie, jeszcze nie jest moje, poczekaj. No, wyzdrowieni. Ale artyleria jest naprawdę mocniejsza, znaczy naprawdę mocniejsza. Mocniejsza od... mamy atak 10, a działa mają chyba atak 8. A inni nie byli weteranami, kurde. 141 splądrowali. O, to sporo tutaj patentów już kurczę mają do przodu. Biorę tę kanalizację, się przyda. Brighton jest moje. To jest efekt tego, no. Guerrilla Warfare. Pojawiają się partyzanci losowo. Nie, oszczędź ich. Partyzanci są ok, ale nie są aż tacy silni, także nie ma się to przejmować. Będziemy zdobywać kawałeczek po kawałeczku. Myślę, że Brighton spokojnie wytrzyma w moich łapach. A ja mogę teraz... No to będzie teraz moje pole... Znaczy pole, to będę... O! To nawet Indie będzie można tutaj... kąsać wkrótce. No w sumie też za mój należy jednostki wysłać, żeby Leeds podbić. Norwich jest takie wystawione też. Anglia nie jest taka wielka. Przydałby się też szpieg. A, i przydałoby się to oczyścić tutaj. Zanieczyszczonko. Tak, produkujemy artylerię. Będzie znowu też powrócić do budowania krążowników. Straciłem dwa chyba. Oj, duże jest do roboty, jeszcze kanalizację. Ojejku, dobra. Ej. Co to się dzieje? Kisz budował transporty? Nie. Co on tu robi? Oczywiście nie pamiętam. Okej, jak tam wygląda nasza wspaniała sieć kolejowa? Jest prawie 100% gotowa. Ty tutaj zapodaj kopalnię, bo to miasto... A nie, nie ma takiej złej produkcji. Tylko dlatego, że lasy. Okej, nie panikuj. Tutaj na razie jakoś spokojnie jest. No nie wiem czemu. Czemu? Komputer, nie atakuj się rozpędzonymi jednostkami generalnie miasta. Chyba, że masz ich naprawdę dużo. Nie! A, Indian. Okej. Nie mam machine tools w pokoju. Spadaj w takim dziadzie. Dobra, takie upośledzone miasta na razie nic nie będą w stanie zrobić, trzeba... Kurde, produkcja 2, no spoko. O. Fabryka pewno. O. I co? I fabryka, oczywiście. Czy zmienić na ścieki
Tu nie ma, kurczę, to port jest na gwałty, na bym powiedział, potrzebny. A, sewer. A, wiecie co, nawet jestem taki wyluzowany, jeżeli chodzi o tą wojnę, nie wydaje mi się, że coś złego się stanie. A ten koleś, tutaj można zrobić, jeśli nie mylę, kolejna lasa powinna dać plus jeden, właściwie to zaraz to sprawdzę, ale chyba... Tak, widzicie, można nawet na lasach zbudować koleje tylko po to, żeby dawały to plus jeden produkcji, niezłe. Ja się tutaj, dobra. Tutaj by trzeba szpiegać, jak mówię. Muszę o tym pamiętać, bo inaczej. O, Aztekowie w końcu. Są raczej średni. Na razie są pokój. No proszę, co ty nie powiesz, koleś? Z tą armatą swoją. Wypadł z tą armatą. Montezuma, czy nie wiem, kto tam jest. Tego to ja nie będę tolerował. Jeżeli myślicie, że ten koleś nie wypowie mi wojny prędzej czy później, to za mała graliście w cywilizację MGE chyba. Jeżeli Celtowie, którzy mają 3 miasta, potrafią wypowiedzieć wojnę państwu, które ma z 15, może nie wiem, czy miałem wtedy 15, taki ciućmok, on już po prostu wierci nogami tylko na myśl o tym, żeby mi wojnę wypowiedzieć. Już mu się śni w ogóle. Mimo tego, że jest receptive, może nie teraz, jeszcze mi wojny teraz nie wypowie, chyba że ma sojusze jakieś dziwne. To... on zrobi to. Nie wierzę, że by tego mógł nie zrobić. A, przynajmniej się ruszył stamtąd. Tu nagle zwrot akcji, zostaniemy sojusznikami, nie, to niemożliwe. Tak, wymieniajcie się wynalazkami dalej. Ups, nie założyłem, co chciałem. To już jest na fulla, poważnie? No to czas na kolumienki, albo może... kolumienki. Mury miejskie, to poprosimy tutaj... Kurczę, koniecznie tutaj trzeba tych ulepszać te miasta, bo to jest beznadzieje. Mamy partyzantów. Spoko. O, elektronika. Tu jest świetny cud świata. To mnie kusi, dlatego że refining i czołgi, ale kurczę, elektronika. Cud świata. Hoover Dam to jest jeszcze jedyny taki cud świata naprawdę potężny. Chcę. Nawet przez K. Kolejna fabryka. Ile mi to tur zajmie? Nie to... A, można przejrzeć, czemu nie. Kto ostatnio cuda buduje? No, chyba my, a nie, Indie też. Indie teraz są takimi topowym budowniczym. Dobra, zdobyłem tą fortecę, już jest pewniakiem, że tutaj otrzymam. To by się inżynier też przydał, kiedyś. No, znaczy, chociażby nawet, żeby drogę tutaj zrobić. W sumie to teraz by się nawet przydał. W sumie to dałeś takiegoś inżyniera.
Tylko mam nadzieję, że jakieś łodzie podwodne tam się nie zaczną pojawiać angielskie. W sumie... Znowu mówię w sumie, ale nie ma problemu. Te wszystkie transporty niech idą do Kisz. Czemu mają... być zagrożone, skoro mogą sobie tutaj spokojnie leżeć w porcie? No... Naciskam S, a nie działa. Dziwne. Wpłynięcie do portu jednego transportu powoduje, że reszta się budzi. Nie wiedziałem. Tam w Nippur słychać, to miałem... Ale nie, nieźle, kurczę. Fabryka już prawie zbudowana. Spodziewałem się, że tam... nudy jak 150, czy za 160 nawet. To już kolej do takiego miasta jest zrobiona, to wiecie, co się dzieje. A! Forteca jest atakowana. O, Indie! O, irygacja! Kurde, jaka tura normalnie. Nie, dobra. Zastanawiam się, czy uda się miasta tymi ostatni, no to będą osadnicy jeszcze. Pewnie w ogóle, ach, wiem, że osadnik to jest też zupełnie co innego, coś związanego z się ściekami, nie? Ale chyba nie ma z tym problemu, jak mówię na to czasami, że są ten osadnik, a nie ci osadnicy. Ten osadnik to brzmi chyba wciąż niepoprawnie. Wciąż chyba bardziej kojarzy z... no, z osadnikiem takim przydomowym. Dobra. Telloch. A to jest właśnie centralnie inżynier. Wracajże tutaj z tego miasta. A tu nie ma irygacji, panie. Co się dzieje? Tutaj kupować tego pana. Przynajmniej, żeby było po 3. Trzask. Pusta forteca. Raz. O, Dover to jest. I to takie duże jest Dover. No dobra, by ten niszczyciel może już pływać. Też nie. Nie jest domeną Londynu. Nie ma opcji. No, Aztekowie. Spaduwa. O, nie. O kurde, szkoda. Jednak przekupili. Trzeba było dwoma naraz, tak to teraz będą tam siedzieć. Tego nie zdobędą. Tam trzeba Alpine Troops. Jak będę miał ten cud świata, to powiem wam, to naprawdę dużo daje. Będzie. Kolejna fabryka. To właśnie w Nippur. Nippur nawet nie ma co za bardzo kanalizacji budować i też uniwersytetu chyba, więc... od razu artylerię, albo strzelc... Nie! Alpine Troops. Słuchaj, lewe w tej cywilizacji, mi się to nie podoba, że jakieś tam jednostki alpinistyczne są niby lepsze w obronie od strzelców i przez to niby w zasadzie wszędzie się je stosuje, nawet na pustyni albo coś takiego. Mamy już elektronikę, już w tym momencie zapora Hoovera, to jest cud świata, który wybudujemy, chociażby nie wiem co. O wow, znowu mi skasowali refining. Miniaturyzacja jest niezła. Dzięki temu nadmorskie miasta zyskają produkcję. Takie miasta jak Uruk, nie, Ur mogą być potentatem. Wszystko się może zmienić. I teraz tak, Ashur zmienia to na Hooverdam. Tur. Panie, zmień to tymczasowo, tak żeby to przyspieszyć, bo to jest zbyt fajne.
9 tur. 8 tur. Okej, może być. Biedny Aszur. No chyba trzonik akweduktu. Nie, no dobra, sorry. Mają akwedukt, ale to miasto jest zawsze trochę do tyłu, jeżeli chodzi o populację, bo zawsze tam zmieniam. Jest jakaś zatoka. Dobra, tutaj trzeba Alpine Troops jednak, bo to właśnie czemu nie zmieniłem tego. Tutaj będzie strzelec na wszelki wypadek. I inżynier się przyda. Jedna artyleria cała. Wiecie co? Dałeś tą artylerię od razu, jak tak. Czemu nie? Okej, tu wszędzie trzeba drogi koło tego miasta. Wow, nie, inaczej w ogóle. Szkoda, że ta kukurydza przepadła. Cholerniaste, kowie. Wkurzają mnie. Poproszę o 1500 irygacji naokoło tego miasta. Idź stąd! No właśnie, idzie niby trochę. Zaraz go poproszę o wycofanie tych jednostek normalnie. Póki jeszcze jest receptive, powinien się zgodzić. O, mają wojnę, ha? Co? A myślałem, że to są jacyś kochankowie. Ups. A myślałem, że i wszyscy mają sojusz, czyli nie do końca. Dobra, Aztekowie. Niestety musicie wycofać stąd. To ciekawe, to na... Okej, to w ogóle mi się coś pomyliło. Myślałem, że Persa z Persami mam też wojnę. W sumie, jeżeli się wycofasz... Nie, nie potrzebujemy przywództwa wynalazku, który w tym momencie już nic mi nie da. Wiedziałem, haha, co za... Koleś... Wojna! No okej. Nie mogę pozwolić na jakieś dwie durne armaty na moim lądzie. A, i od razu mam wojnę z Persami, spoko. Już się przed chwilą miałem coś powiedzieć na temat tego, że... A, może kurczę... będzie mi się dobrze żyło z Persami i Aztekami. Nie. A to tak to wygląda. Birmingham. Czekaj, no, trzeba ocknąć tutaj parę rzeczy. Fire! Fire! Jak widać, nic się nie dzieje. Można powiedzieć. A to dobrze. Lubię, jak się nic nie dzieje. W takim sensie nic złego. Naprawdę starałem się, kurde, upchać te jakieś jednostki i atakować, ale no jednak, no nie. Nawet, panie. Cieszy mnie ta wojna pomiędzy... Kurde, spada z czymś takim. Serio. Trudno. Umma. Czy to... To nie ma inżynierów, a nie... Ma przyrostu, okej. A to jest to miasto, co zostało zaatakowane. Znaczy nie zostało zaatakowane, ale prawie. To jest, widziałem tą fregatę z tymi jednostkami poprzednio. Tu jest fabryka, kurczę, zapomniałem. I tutaj na...
Dobra, nawet port trzeba też koniecznie zbudować, ale... Okej, okay, zbuduję fabrykę, a potem zbuduję przynajmniej jednego niszczyciela tutaj, żeby sobie pilnował, kurczę, tego lądu, bo tutaj Anglicy mogą zrobić desant. To będzie. Nie. Nie wiem, jak to do końca działa, że krążownik jest w stanie z morza zniszczyć całą jednostkę strzelców. Wykorzystujemy to. Myślę, że na przykład by się schowali, albo coś takiego po prostu, a nie, kurczę, daje się zniszczyć. Ostrzałem z morza. A, tu są barbarzyńcy od razu. Rozwiązać? Jest Sippar. To jest takie miasto Sippar, wiecie co? Zbudujemy miasto. Nie mogę budować tak, na czym budowałbym te miasta, ale kurczę, nie ma nic do obrony. Za bardzo, muszę od razu przynajmniej z jakąś jednostką to tych inżynierów wysyłać. Pers i mi rozwali, kurde, inżynierów. Albo nie, nie, to szlak. Kolejna fabryka. Wkrótce, wkrótce, wkrótce. Mamy miniaturyzację. Właśnie, to jest offshore platform, czyli te platformy wiertnicze. Koniec... Nie wierzę, za... Już, uff, już myślałem, że mi to zablokowali. Porty i... Platformy może niekoniecznie, ale... Babilon jest już naprawdę wypasionym miastem. To by się jeszcze bank przydał, ale... Dałaś mi, kurczę, artylerię. Stingwind, wkurzający koleś. Schowaj się. Ciekawe, co on tutaj, kurczę, ma w tej swojej łódce. Znam się, no chyba trzeba będzie trochę tych lasów powycinać, ale to później, na razie nie jest jakiś to bardzo istotne. Okej, okay, pierwsze jakieś Alpine Troops. Zaatakować gościa, czy nie? Nie, chyba nie, chyba no, spokojnie. Okej, okay. Będzie więcej, to wyślemy ich tutaj. Nie wierzę, że ono się wszystko budzi, kurczę, bez sensu, wiecie, co mam na się mówiąc, budzi. Tak, buduję kolej praktycznie na terytorium wroga. Of, mordę. No problem. Czemu on nie atakuje mi tego krążownika? Tego nie rozumiem. Krążownika? Niszczyciela. Ha! Zorientowałem się. Nie wierzę. Tintagel zbudował fabrykę. No takie miasto już ma fabrykę. Kanalizację. Szybko pyknąć. Nie chcę, żeby moje miasta się nie rozwijały, nawet, wiecie, wojna i te sprawy, trzeba jednostki budować, bo inaczej nic się nie będzie działo, ale kurde. Kanalizacja, panie.
O, już koniec odcinka, ale zleciał jasny gwint. Dobra, to na razie w takim razie. Do usłyszenia. Cześć.